Koncertem zespołu Afromental zakończyły się dni Go Dapi. Przez 3 dni w mieście odbywały się konkurencje sportowe, konkursy i zabawy dla całych rodzin, czy dyskoteka pod gwiazdami. Z atrakcji muzycznych w Go Dapi można było usłyszeć grupy Drift, Focus czy Freakin' Rude Boys. Organizatorzy starają się, by w Go Dapi występowały gwiazdy. W zeszłym roku obchody uświetnił występ zespołu Happy Sad, który wygrał w sądzie internetowej. Bardzo dużo głosów otrzymał również zespół Afromental, dlatego cieszy nas, że mogli zaśpiewać dla naszych mieszkańców, przyznała Marta Jurgiełan, dyrektor Domu Kultury w Go Dapi. Podczas obchodów Dni Go Dapi doszło do jeszcze jednego wyjątkowego wydarzenia, dodaje Jurgiełan. Podczas dyskoteki pod gwiazdami Karol, jeden z widzów naszych, oświadczył się swojej dziewczynie Sylwii, więc to było wydarzenie takie bardzo wzruszające. A dzisiaj gramy trochę mocniej, rockowo, regowo. Oprócz koncertów było wiele atrakcji sportowych, było otwarcie wystawy. Także myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. Duża frekwencja, chociaż pogoda trochę wietrznie jest i zimno, ale publiczność to pisała. Z roku na rok staramy się, żeby wystąpiły znane nazwiska. Rok temu podczas ogłosiliśmy sondę internetową, wygrał zespół Happy Sad, ale również wysoko uplasował się zespół Afromental, dlatego też postanowiliśmy w tym roku zaprosić tą gwiazdę. Gołdapska publiczność bardzo żywiołowo przyjęła młody zespół reggae Freakin' Rude Boys, jak przyznaje wokalista Łukasz Herbszt. Zespół w wakacje gra dużo koncertów. Oprócz Go Dapi można ich było spotkać w Suwałkach czy Ełku, a to nie koniec ich trasy koncertowej. W wakacje Freakin' Rude Boys ciężko pracuje po to, żeby przyjeżdżać w takie miejsca jak te i grać. Wczoraj na przykład mieliśmy koncert w Starych Juchach podczas 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Reggae. Stare Juchy Sound System. Graliśmy już w Ełku na Festiwalu Ogień i Woda. W międzyczasie trafiły się jeszcze Suwałki, a przed nami choćby za tydzień reggae nad Wartą w Gorzowie Wielkopolskim. Wracając zahaczamy o Ruciane Nida i na tym się nie kończy, bo koncertów jest jeszcze do końca wakacji, tak naprawdę co weekend. Go Dap nas zaskoczyła, jak na początku było tutaj bardzo niewielu ludzi, tak zaczęli się schodzić, jak mrówki z mrowiska. Zrobiło się gęsto, zrobiło się przyjemnie i naprawdę grało się fantastycznie, nie chciało się schodzić ze sceny. Gwiazda wieczoru zespół Afromental pojawił się w Go Dapi bez głównego wokalisty Wojtka Łozowskiego. Pomimo tego formacja od pierwszego utworu porwała publiczność. Mocne brzmienie, znane przeboje, ale też utwory w zmienionej aranżacji. Tak grupa zaprezentowała się w Go Dapi. W przyszłym roku zespół będzie świętował swoje 10 urodziny. Jakie plany ma Afromental na obchody jubileuszu? Zaczęliśmy z powodu 10 roku naszego, zaczęliśmy świętować już dziś, tutaj w mieście Go Dap. Szczerze, to jeszcze nie wiemy, na razie nie wierzymy, że to już 10 lat, wiesz. Dopiero jak ten wrzesień nam minie za rok, to jak trzaśnie ta dziesiątka, to dopiero zaczniemy się zastanawiać i może jakieś refleksje. O ile dożyjemy, bo nie jest lekko. Nie licząc 9 i 10 lat, to cały czas robimy swoje, właśnie wydajemy za chwilkę płytkę DVD koncertową naszą, która będzie naprawdę gorąca, także oczekujcie. To jest jakieś zwieńczenie 10 lat pracy, na razie 9. Zobaczymy, bo będziemy się starać, żeby następna płyta już jakoś szła, ponieważ koncepcje już są. Proszę bardzo. Ja to stawiam wniosek przesunięcia Radio 5 na Radio 10. Pytanie przez naszego reportera. Mieszkańcy podkreślają, że Dni Go Dapi to ważna impreza. Są atrakcje dla całych rodzin, ale też gwiazdy muzyczne przyciągają do miasta turystów. Cały czas byliśmy tutaj na placu, korzystaliśmy z koncertów, z usług, tutaj właśnie z Legolandu. Bardzo przyjemnie. Cały czas z rodziną, z dzieckiem, z żoną, z teściową, z rodzicami. Taka impreza powinna być cykliczna i tak jak już mówią tutaj, że jest 20 lat, my przyjeżdżamy z Nowego Jorku, więc dla nas się bardzo podoba, bo to są wspomnienia, dzieciństwo, więc bardzo miło jeszcze korzystając z tego, że są takie imprezy. Tak, bardzo ważna, potrzebna. Integruje ludzi, tylko wyłącznie koncerty. Dzisiaj byliśmy na pokazie siłaczy. W zasadzie przyjechałam tylko na Afromental, dzieci przywiozłam, bo chciały bardzo zobaczyć. No ale ciekawe granie jest i to mi się podoba, bo reggae, przede wszystkim reggae. I fajnie się słucha ich. Przyjechaliśmy, ponieważ lubimy masowe imprezy, ogólnie, no jeżeli Afromental, no to przyjeżdżamy.